Jest ofiara śmiertelna wichur, które przechodzą nad Polską. Na początek infowieczoru bilans i aktualna sytuacja pogodowa. Ponad 127 tysięcy rosyjskich żołnierzy jest wzdłuż granicy z Ukrainą, a polski dyplomata odkrywa starożytne miasto. Te i wiele innych tematów już za chwilę. Dobry wieczór, Marta Radziach, zapraszam. Jedna osoba nie żyje, a 12 zostało rannych po wichurach, które przeszły nad Polską. Strażacy interweniowali dziś ponad 16 tysięcy razy, a ponad 203 tysiące gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Duże szkody wiatr wyrządził m.in. w województwie pomorskim. O czym więcej, Weronika Bigus. Duże szkody wichury wyrządziły także w Drawsku Pomorskim. Dlatego też tamtejsi strażacy otrzymają wsparcie ze strony żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, o czym poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Także w Tatrach obowiązuje tam trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W takich warunkach nawet doświadczeni turyści nie powinni wychodzić w góry. Więcej na ten temat Wiktoria Matusz. Wielka Brytania w razie rosyjskiej inwazji rozszerzy sankcje tak, by żaden oligarcha Putina nie zdołał się ukryć, zapowiada minister obrony tego kraju. NATO wspiera Kijów, ale nie planuje wysyłać jednostek bojowych w razie konfliktu, bo Ukraina nie jest członkiem sojuszu, o czym Jan Korab. A jak wygląda życie na terenach, na których od 2014 roku są podlegli Moskwie separatyści? Tam, gdzie wciąż słychać strzały i gdzie ludzie wiedzą, czym jest wojna, był Marcin Tulicki. Zostaje także presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Minionej nocy migranci próbowali znowu ją sforsować, a niektóre osoby były agresywne. Łącznie w styczniu odnotowano blisko 1000 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. O szczegółach Michał Puchlik. W lutym ruszają na Białorusi białorusko-rosyjskie ćwiczenia Sojusznicza Stanowczość 2022. Jak twierdzi Aleksander Łukaszenka, to odpowiedź na zagrożenie ze strony NATO i Ukrainy. Białoruski dyktator nie mówi jednak o jeszcze jednym zagrożeniu, że te ćwiczenia mogą stać się początkiem rosyjskiej okupacji Białorusi. O czym Maria Stepan. W infowieczorze czas na najnowszy raport pandemiczny. 48 251 to liczba nowych zakażeń koronawirusem wykrytych ostatniej doby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci 23 osób, z których aż 22 cierpiały na choroby współistniejące. A więcej danych w materiale Marty Kosik. A jak Europa radzi sobie z pandemią i czy widać już światełko nadziei w tunelu pandemicznych obostrzeń? Na zachodzie kontynentu jest coraz lepiej. Gorzej sytuacja wygląda na wschodzie i w centrum. Koronawirusem zakażona jest Natalia Maliszewska. Polska gwiazda short-tracku, która przyjechała do Pekinu na Igrzyska Olimpijskie, przebywa teraz w izolacji. Jest uznawana za jedną z największych nadziei na olimpijski medal podczas zawodów, które rozpoczną się już 4 lutego. A szczegóły z Pekinu ma Marek Ignasiewicz. Europejska centroprawica przyjmuje antyputinowski kurs. Uczestnicy spotkania partii patriotycznych i konserwatywnych w Madrycie podpisali deklarację, w której krytykują działania Rosji na wschodzie kontynentu, o czym Damian Diaz. Spotkanie w Madrycie krytycznie ocenia polska opozycja. O przyczynach takiej postawy rozmawiali goście Wiadomości. Platforma Obywatelska nadal bez programu i konkretnych propozycji. Podczas konwencji partii w Błoniu Donald Tusk zamiast o programie chętnie mówił o PiS-ie i Jarosławie Kaczyńskim. Posługiwał się przy tym ściągawką, która przykuła uwagę komentarza Maciej Sawicki. Choć na pełne wnioski z ostatniego spisu powszechnego będziemy musieli jeszcze poczekać, to pierwsze informacje, jakie ujawnia GUS, są rewolucyjne dla Polski. Jak się okazuje, w ubiegłym roku Polska zanotowała pierwszy raz w historii dodatni bilans migracyjny. A to oznacza, że po latach wyjazdów Polaków do pracy za granicę po raz pierwszy ten trend się odwrócił, o czym Dominik Cierpioł. Trwa 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncie fundacji jest już ponad 120 milionów złotych. Odwieczna zagadka rozwiązana dzięki Polakowi. Gdzie jest starożytne miasto Tebasa? To była dla historyków jedna z największych nierozwiązanych tajemnic. Archeolodzy przeczesywali tureckie stepy od ponad 200 lat w poszukiwaniu słynnej metropolii i bazy wojskowej na Kresach Bizancjum. A dokonał tego polski dyplomata, o czym Alicja Pawlikowska.
A na koniec przenosimy się na Florydę, gdzie odbył się Festiwal Piratów Gasparilla. Organizowany jest nieprzerwanie od 1904 roku. Tematem przewodnim imprezy jest przyjacielska inwazja pirata José Gaspara, który grasował u wybrzeży Florydy na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest on popularną postacią, mimo że nie ma dowodów na to, że rzeczywiście istniał. Wszystko w Infowieczorze. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się jeszcze tuż przed północą. Ostatni serwis informacyjny już wtedy. Do zobaczenia.